Patrzcie, ten flash wybucha strasznie nisko, więc oślepia gościa, który stoi tutaj na wanie. Ten gościu, który stoi tutaj, dostaje takie mleko, że dosłownie jakbyście mu zarzucili białe majty na twarz, to takie mleko dostaje. Także tego flasha naprawdę wam bardzo polecam. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Season Fervor, zapraszam was do kolejnego materiału z takich właśnie porad. Pod ostatnim filmikiem zostawiliście naprawdę dużo łapek w górę. Zrobiliście też dużo wyświetleń, za co wam serdecznie dziękuję. Nowych subów sporo przybyło, także szpiona dla was. Witam wszystkich na kanale. Jeśli ten materiał wam się spodoba, również prosiłbym, żebyście strzelali te łapki w górę, tak dali, no nie wiem, ze 2-3 tysiące, jak da się radę, będzie mi niezmiernie miło. Także dzisiaj postanowiłem zgarnąć takich może 10, żeby zrobić taką pełną dychę porad, takich częściowo banalnych, częściowo takich, które też ja popełniałem do tej pory takie błędy, ale jak to już ogarnąłem, zobaczyłem u prosów, jak to robią, to już właśnie tych błędów nie popełniam. I też lepiej na przykład na jakieś bombsajdy się wchodzi, lepiej się gra, nawet randomowi, jak jedną akcję jak randomowi wytłumaczyłem, jak to robić, to nagle takie oczy. I potem zaraz podpis pod profilem you are the best player, czy coś takiego. Także to tyle wstępu, a teraz zapraszam was na film. Także pierwsza taka dosyć podstawowa rzecz, ale z randomami na matchmakingach rzadko to wychodzi. Zależy też, z kim gracie, na jakich rangach, czy gracie na przykład w duecie z kumplem, a pozostała trójka to randomy, to granie pod trady. Jeśli na przykład wychodzicie na jakąś pozycję i ktoś was zabije, no to ważne jest, żeby ktoś zaraz obok was stał, żeby po prostu zrobić trade. Jeśli wychodzicie, giniecie, no to gdzieś wasz, na przykład wy stoicie tutaj, wasz teammate, wasz kumpel jest, czy nawet random, jeśli random na przykład wychodzi pierwszy i ginie, to wy w tym czasie wychodzicie i kończycie tego fraga i robicie jeden za jeden, bo nie ma, najbardziej bezużyteczną rzeczą jest wychodzenie na przeciwnika i ginięcie i pozostawienie tego w tym samym fakcie po prostu do końca, żeby grali 4-5. Żeby wasza drużyna grała 4-5, no bo nie ma to jak wywalić się za 0, to jest najgorsze, ale jeśli wywalicie się, na przykład wasz teammate zrobi takiego szybkiego trade'a, to jest wtedy dobrze. I najlepsze, najważniejsze są trade'y, uwierzcie mi, po stronie Terro. Ponieważ stracić terrorystę, grając 4 vs 5 na CT, jeszcze da radę, ale na przykład grając 4 vs 5 albo nawet 4 vs 4, to z perspektywy CT to się nie opłaca, ale 4 na 4, jeśli chodzi o Terro, to jest naprawdę zajebista sprawa, jeśli chodzi właśnie o takie trady. Kolejną sprawą to jest lurkowanie. Ja to już o tym trąbiłem lata temu i o tym należy pamiętać. Wiadomo, że wiadomo, na czym polega rola lurkera, czyli zostawić go gdzieś na drugim krańcu mapy, żeby łapał rotację, ewentualnie żeby on mógł zrobić plecy przeciwnikom, żeby szukać tej luki na mapie, którą mógłby tak naprawdę wam otworzyć. Na przykład jeśli tutaj zostawiacie jakiegoś gościa, jakiegoś lurkera, a sami ogarniacie na przykład bombsite B, lub odwrotnie, tutaj gdzieś zostawić lurkera nawet, żeby stał i czekał na jakieś skróty CT-ków. Jeśli CT skróci, on zdobędzie fraga, będzie mógł, wiecie, lecieć pod bombsite B i szybko go zajmować. Wtedy ci, którzy się tam tłuką, cała reszta z bombą, którą, nie wiem, rzucają gdzieś tutaj, powiedzmy, chcą robić jakiś exec na bombsite A, kiedy tamten spot B zdobędzie fraga, no to szybko tutaj zaczynają palić wroty i biegną do bombsite'u B, ale co teraz powinno być najważniejsze? Zamiana lurkerów. Kiedy oni dobiegają do gościa, który tutaj siedzi na tym bombsite'ie B, jeśli macie możliwość, jeśli macie zasoby, czyli ludzi w teamie, jeśli macie zasoby i możliwość, to zostawiacie jednego pod bombsite'em A, czyli załóżmy, że runda zaczyna się 5-5, ten spot B zdobywa fraga, zostajecie 5-4 CT-ków. Cała czwórka, która tutaj, cała trójka z czterech, która tutaj była, wraca do tego na bombsite B, natomiast piąty, czyli ostatni z tej czwórki, która była pod bombsite'em A, zostaje w razie ewentualnego jakiegoś tam niepowodzenia pod bombsite'em B. Różnie może być, no cała na przykład drużyna CT może cofnąć pod bombsite B,
No i mogą akurat z tamtymi się łupać, terroryści nie dadzą radę, a te w międzyczasie tutaj zostawili jednego i on może sobie jakoś tam na shifcie powoli, wiecie, wchodzić, sprawdzać jakieś tam różnego rodzaju kąty i zajmuje sobie na przykład bombsite B wtedy. Rzuca jakiegoś takiego smoka z dupy. Jednego, drugiego tutaj może na przykład sobie takiego mida odciąć takim jakimś gównianym smokiem. No i wtedy, wiecie, bombsite A ma zajęty. Może na przykład rzucić smoka w tamtą stronę, a na przykład tutaj gdzieś sobie się czaić na przeciwnika, czy najlepiej właśnie w tej pozycji. I łapać rotację, drugą rotację z bombsite'u B na bombsite właśnie A, więc lurkowanie, czy nawet transfer lurkerów, czy tam zamiana lurkerów, jak to nazywam, jest równie ważna. Nie wiem, czy mówiłem wam o tym kiedyś, ale najlepiej, jeśli szukalibyście takiej pozycji, żeby pikować z prawego oka. Ta pozycja jest no skuteczna, ale nie tak skuteczna, jak powiedzmy ta pozycja. Dlaczego? Już wam pokazuję. Kiedy macie obraz z trzeciej osoby, zobaczcie, że w tym momencie, czekajcie, zaraz wam to pokażę, zobaczcie, że tutaj patrzymy tą pozycję. Z tej pozycji, pod takim kątem tego nie widzicie, ale kiedy, zobaczcie, że z tamtej strony terroryści, którzy wbijają, widzą całą tą część waszego ciała, gdzie ta część to jest mniej więcej 2/3 całego modelu. Natomiast jeśli będziecie pikować z prawej strony, to patrzcie, jeśli na przykład załóżmy, że tam jest CTEK i celujemy mniej więcej w niego, to zobaczcie, że teraz widać wam mniej więcej 1/3, czyli kawałek głowy, ręka, no i ewentualnie noga, ale ten boks zasłania tą nogę, więc w sumie widać wam tylko te dwa fragmenty całego modelu. Reszta, większość, duża większość jest schowana, więc jeśli macie możliwość piknięcia z prawego oka, to pikujecie tak, a nie w ten sposób, bo zanim wyjdziecie i będziecie widzieć, będziecie mieli tak jakby, no nie wiem, po angielsku to jest line of sight, czyli no linię wzroku, no po prostu będziecie kurde widzieć typa, no to zanim wy go zobaczycie, no to on już dawno was zobaczy, zobaczy wasze 2/3 ciała, będzie miał przewagę, natomiast jeśli pikniecie z tej strony, no to jest szansa, że zobaczycie go jako pierwsi, a on nie ogarnie w ogóle, co się tak naprawdę dzieje. Także pamiętajcie, zasada prawego oka. Kurde, jego mać. Kolejna zasada jest taka, że jeśli wasz teammate na przykład tutaj się rąbie, chodź tutaj bot. Jeśli wasz teammate się rąbie tam z terrorystami z tej rampy, taka typowa sytuacja. Rzucacie mu takie flesze za plecy, żeby jego nie oślepić, bo kiedy on się tutaj wali, tam trzepie z tymi terrorystami, rzucacie flesza, który wybucha gdzieś tutaj. Jeśli on stoi tutaj, no to rzucacie flesza, który wybucha, no nie wiem, gdzieś w tamtym kierunku. Że ewentualnie gdzieś, no powiedzmy wyżej, żeby terroryści, którzy tutaj są, żeby tego flesza dostali, a żeby CTEK wasz teammate tego flesza dostał za plecy. Czyli co się dzieje wtedy? Tego flesza nie dostaje, no nie oślepię go. Ile razy widziałem takie sytuacje na demkach właśnie widzów, czy w swoich meczach, gdzie ja lecę, pruję się, czy tam któryś z widzów się pruje z jakimiś przeciwnikami, nagle dostaje takiego, wiecie, flesza na ryj, że w ogóle kompletnie nic nie widzi, no i ginie. Tak samo ja robię jako entry fragger w danej rundzie, zabijemy jednego, zabijam drugiego, zajmuję bombsa i nagle dostaję flesza od swojego, bo widzę, że jakiś tam ostatni, ten piąty typ dobiega, rzuca flesza z dupy, ja dostaję to mleko, nagle CT wychodzi i mnie zabija i tyle z zajmowania bombsite'u, bo okazuje się, że rundę przegrywamy. Także flesze za plecy jak najbardziej. Dobra, przenosimy teraz się na mapkę Demiraż i kiedy wbijacie się na bombsite B, no to zapewne rzucacie takiego albo takiego flesza, co? Ten drugi flesz jest ok, natomiast ten jest fleszem zjebanym. Dlaczego? Już wam pokazuję. Jeśli ten flesz leci, no to gościu, który stoi tutaj, zobaczcie, ten flesz ląduje nad jego głową, kurde. Więc on dostaje dosłownie minimalne mleko. No, to można powiedzieć, że praktycznie nie zostaje oślepiony, więc czy tam stoi gość jakiś z AWP-ą wcelowany tutaj, czy tu, no tutaj jak rzucicie jakiegokolwiek flesza, no to ten typ nie dostanie, ale wiecie o co mi chodzi. Natomiast i to jest ten flesz, o którym wspomniałem
na początku, że pokazałem go jakiemuś ruskiemu, to potem dziękował, bo faktycznie potem chciał cały czas rushować B. Rzucacie flesza, mniej więcej celując, no tak plus minus to wejście. O, to jest właśnie ten flash, żeby im mniejsza jest przerwa, tym flash staje się taki no, blisko perfekcji. Więc najlepiej jakbyście rzucali go, puszczali tego flasha z jump throwem mniej więcej na poziomie tej belki. Celowali tak mniej więcej, no troszkę powyżej tej wysokości, jak powiedzmy tutaj. Trochę wyżej go najlepiej wziąć. W połowie wysokości między tą końcówką tej belki, a tą górną. Bo kiedy dacie go troszkę niżej, albo rzucicie go poza tą, poniżej, znaczy później po tej belce, jak rzucicie go, puścicie go tutaj, no to flash wam się odbija. I takie flashy najlepiej jak rzuca osoba, która jest ostatnia, bo rzuca tego flasha, tamci biegną i na przykład może kryć dolnego tego szczura. Także ten flashyk to jest flashyk numer jeden, jeśli chodzi o wjazd na bombsite B, tak jak na Inferno jest na bananie, z banana z tych belek rzucany taki boski flash na wjazd, który oślepia dosłownie wszystkich na bombsite. A nie pokazałem wam jeszcze, jak wybucha ten flash, dokładnie w którym miejscu. Patrzcie, ten flash wybucha strasznie nisko, więc oślepia gościa, który stoi tutaj na wanie. Ten gościu, który stoi tutaj, dostaje takie mleko, że dosłownie jakbyście mu zarzucili białe majty na twarz, to takie mleko dostaje. Także tego flasha naprawdę wam bardzo polecam. Kolejna ważna rzecz, jeśli plantujecie na defaulcie gdziekolwiek na bombsite A, zwracajcie proszę uwagę na tą szparę. Macie wtedy taki ładny prześwit na gościa, który wychodzi z dżungli, że to jest poezja. Z tej strony no może nie podpatrzeć tak naprawdę. Z tej strony może was nie widzieć, ale wy widzicie go wtedy z tej strony no idealnie, perfekcyjnie, więc jakiś ładny tapczy, krótki spray i gościu leży. Ale miejcie też na uwadze, że jeśli jest setek, który naprawdę na tych wysokich levelach ogarnia, to że może was łatwo zdjąć. Tak naprawdę jeśli, w zależności gdzie stoicie, bo jeśli stoicie tutaj, to zobaczcie, że tutaj już jest troszkę no przez to podwyższenie. Tutaj wasz łeb widać idealnie, więc jeśli znajdzie was celownik, nawet nie musicie mu się wyświetlać na czerwono. W sensie wasz nickname nie będzie się mu świecił na czerwono, kiedy w niego celujecie, no to może znaczy kiedy was celuje, no to może po prostu wypestkować, no albo tradycyjnie jak tam matchmakingi, rzuci jakiegoś tam zapalaka, czy we dwóch tam rzucą dwa nade'y i jest po prostu po was. Ale miejcie uwagę na tą właśnie pozycję, żeby patrzeć stąd na dżunglę. Kolejna rzecz, ile razy widziałem, że goście jakoś tam nade'ują jakoś za wysoko, czy za nisko. Czy tak jak widzieliście tutaj, że poleciał ten nade, odbił się od ściany, a tak naprawdę z tamtej pozycji można rzucić zajebistego nade'a, który wybucha mniej więcej tutaj. Zależy się od tego, jak się rozpędzicie i tak dalej. Waszym punktem odniesienia jest tak naprawdę tabelka tutaj na górze. Zobaczcie, że ona jest centralnie w linii pionowej pod to przejście. Więc co robicie? Robicie coś takiego. Po prostu szybki, krótki nade. Jeśli się rozpędzicie tam leciutko, no to nade może wylądować bardziej tutaj. Możecie nawet się nie rozpędzać, ewentualnie na shifcie polecieć i nade ląduje tutaj. Natomiast jeśli rozpędzacie się po prostu bez shifta, możecie rzucić takiego mordercę, który wybuchnie tam tak naprawdę bardzo, bardzo głęboko. I dostanie nawet gościu, który stoi tutaj, bo często też jakiś terrorysta tutaj chodzi, no to dostanie nawet jakiś damage. Ale trochę będzie stryltowany, jak straci tam 1, 2 czy 3 HP. Także polecam. I wracamy teraz na Inferno. To jest naprawdę bardzo dwa szybkie pokazy. Pierwszy skan przez te beczki na trójki po prostu. Tutaj jest taki przesmyk, że naprawdę strasznie duży damage przychodzi. Jeśli
dobrze zlinajpujecie, dobrze strzelicie, dobre miejsce będziecie celować, no to możecie zdobyć tak naprawdę bardzo łatwy damage. A tak naprawdę można to połączyć z Mołotowem, który jest naprawdę genialny, czyli chodzi o pozycję, z której się rzuca. Oczywiście tutaj CT i... Jezu, jak to się nazywało? No te rakiety, czy tam te szpule musicie mieć zasmokowaną, żeby po prostu wyjść sobie i celować, czy rzucacie z tego miejsca, czy rzucacie z tego miejsca, czy rzucacie tak, że ledwo to widzicie. Mołotow zawsze poleci za trójki. Jeśli natomiast chcecie rzucić takiego z dupy Mołotowa, żeby na przykład wykorzystać tego boosta, raczej to po takim Mołotowie oni będą musieli, wiecie, przejść na tą stronę. I może będzie taka chwila, może będzie taki ułamek sekundy, gdzie po rzuceniu tego Mołotowa zaczniecie sprejować, bo cofnie się w tą stronę i będziecie mogli go na przykład nieźle obić. A na przykład wasi teammates, którzy będą wbiegali tutaj na basen, będą mogli po prostu takiego fraga dokończyć. Także wydaje mi się, że to jest chyba już 10 ostatni trik. A taki jeden bonusów to właśnie jest ten boski flash. To jest fleszek naprawdę najzajebistszy, jeśli chodzi o zajmowanie bombsidu B. Ono oślepia dosłownie wszystkich, i z ciemni, i z trójek. I nawet tutaj z bombsidu. No jeszcze raz wam go pokażę. O tym fleszu, nie wiem, chyba będę do usranej śmierci po prostu wam trąbił. Patrzcie. Gość, który stoi tutaj, dostaje mleko. No jedynie gość, który stoi tutaj, tego mleka nie dostaje, no bo wiadomo. Ale na przykład jeśli stoi tutaj i pilnuje po taki kątem, to ten flash wybucha w tym miejscu i dostaje mleko, białe rajtuzy na twarz i tyle w temacie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, łapeczka w górę, sub, komentarz. Jeśli macie jakieś triki, które chcielibyście, żebym wasze jakieś autorskie tutaj do tej takiej miniserii wrzucił, bardzo chętnie przysyłajcie mi je bardziej na maila, ponieważ z Facebookiem czasami mam tak, że jestem leniwa dupa, nie chce mi się tego Facebooka sprawdzać. Więc jeśli macie, to bardzo bym prosił was o maile, gdzie w tytule macie, dajcie tutaj na przykład ultra poradnik i nie wiem, granaty, flash, albo ultra poradnik scan, ultra poradnik boost, i tam pokazujecie mi jakiegoś boosta, ewentualnie możecie podesłać mi screen albo jakieś krótkie nagranie właśnie, jakie wrzucacie tam na YouTube jako film jakiś niepubliczny, i chętnie wam wrzucę, dam was tak jakby kredycy dla was, czyli po prostu wypiszę, czyj to jest boost, z podziękowaniami. No i być może jak z jakieś takie naprawdę zajebiste rzeczy, które wrzucę do tej serii, to może jakieś takie tańsze skinki wam jakoś w podziękowaniach powysyłam. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Zresztą dajcie znać w komentarzach. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Buźka. Strzałka. Tysz. Nara.